Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. I tak, dziś jesteśmy ponownie w Akademii Reali Lucarii i w sumie, póki jeszcze pamiętam, muszę użyć runy Godrika. Trzeba w sumie runicznego łuku, wiecie co chodzi. No ale mniejsza z tym. I dziś idziemy zająć się czymś bardzo istotnym. A konkretniej mówiąc, mogę tego potem żałować, oczywiście. Ale chcę zawalczyć z Renalą. Tak. Po prostu wiecie, ostatnio rani nam dała klucz, który ponoć jest do jakiejś skrzyni w tym samym miejscu co Renala sama w sobie, więc no. Warto by było, wiecie, sprawdzić chociaż co, jak, gdzie i kiedy. A żeby to zrobić, niestety będziemy musieli z nią zawalczyć, czy tego chce, czy nie. Nadal delikatnie jednak mam obawy, wiecie, że no, może to doprowadzić do zdrady. Ale tak, chcę to sprawdzić, bo wiecie, to jest jedyny trop, który nadal mamy, jeśli chodzi o wątek tej, no właśnie, Rani. Przy czym mogę wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, która może nie jest najlepsza, no dla niektórych z was może mieć wielkie znaczenie. Okazuje się, że ten wątek jeszcze trochę potrwa. Nie wiem ile konkretnie, ponoć jesteśmy przy końcu, ale jeszcze trochę może potrwać. I tak, tutaj są akurat rzeczy, których się dowiedziałem tak osobiście i to z premedytacją. Oraz druga rzecz, żeby dokończyć to wszystko, trzeba będzie pójść do miejsca, do którego nie chcę iść. I to nie chodzi mi o płaskowyż, o którym ciągle zapominam, co to nie, a właśnie o coś znacznie gorszego. Konkretnie mówiąc, chodzi tu o miejsce, które niedawno odkryliśmy. I żeby nie było że to sobie zaspoilowałem, trochę się strasznie plączę, kwestia wczesnej godziny. Ale tak, podejrzewam to już wcześniej, przy okazji byliśmy tutaj? Nie wiem, aż sprawdzę, czy tu byłem. Ale też nie kojarzę, więc pewnie nie. Ale wracając. Drzwi. Jak fajnie. Ale tak, podejrzewam od początku, że to może tak być i... Co? Jaki jest sens tych drzwi? Ktoś mi to wyjaśni, bo ja chyba nie rozumiem. Ja nawet bardzo, no ale wracając. Od początku podejrzewam, że to miejsce będzie po prostu bardzo, bardzo istotne i pewnie związane z wieloma rzeczami. Ale tak, miałem nadzieję, że nie będę musiał tam iść. Niestety jednak, no. Los pokazał, że jednak, jeśli chcę dokończyć właśnie wątek ten, oto to będę musiał. Ale tak, jak, gdzie, kiedy, to później. Na razie skupmy się na najistotniejszych rzeczach, czyli na nieumieraniu. Tak, dobry pomysł. Chociaż u mnie to jest ciężko z nieumieraniem. Ciekawe, nawet patrząc na to, jak prosta już jest ta lokacja. I co tu mamy? Kamień Kowalski 2 i Kamień Sanktuarium. Dzięki, ale nie potrzebuję. Tutaj co mamy? Błysk kamienny, skarbeusz. Okej, okay, to jest jakiś przedmiocik, czy co? Nie, chyba... O ile nie jest materiałem jakimś, to chyba... Przedmiot kluczowy, albo talizman. Pewnie tak. Zaklęciem wątpię, żeby to było. Popiołem wojny też nie. Chociaż wiecie, jeszcze to może być tarcza w sumie. Tylko nie wiem, czy tarcze są w tej zakładce. A nie, nie w tej. Tutaj pewnie. A nie, czyli talizman. A okej. Okay. W sumie zapomniałem o tym, że już miałem takiego żuka na głowę. No dobra. W takim wypadku mamy drugiego żuczka. Jej. I zejście na jakieś dachy. Kuszące. Tylko czy ja chcę ryzykować śmiercią w totalnie zlamiony sposób, żeby to zwiedzać? Aktywowałem niby runę Godrika, więc nie powinienem, ale... Ale, właśnie, ale. Ale ja chcę.
Runa 7 i zejście tutaj. Okej, dobra, czyli jednak ten było groźne. W takim wypadku jeszcze tylko chciałbym zobaczyć, czy tu nie ma jakiegoś wyskoku sekretnego, ale z tego co widzę chyba nie. No i możemy iść po prostu zająć się tym wszystkim, nie przejmując się niczym. No i tak, wiecie jak to będzie. A przynajmniej mam nadzieję, że wiecie. I jeszcze tutaj tylko szybko, a nie, bezdenna przepaść. To tamto nie chcę iść. Trochę ranny, więc jeszcze ostatnia kwestia, to przydałoby się poczęstować pastylką z trującego mięsa. I wiem, że zmarnuję, mogłem to zrobić dużo pewnie lepiej. No ale mniejsza z tym. Idziemy spotkać się z Renalą po raz kolejny. I podobnie jak ostatnio, niekoniecznie chcę to robić. No ale niestety chyba trzeba. Okej, plują ogniem i czy ona już spadła? Nie, jeszcze nie spadła. Teraz tak, spadła już, dobra. Okej. Może uda się za jednym razem, tym razem. Może się uda. Tak, udało się. Druga faza za chwilę. Jestem tak overlevel cele. Ale wiem o tym. Po prostu zbytnio mieszałem, zbytnio się bałem i inne rzeczy. Nadal wydaje mi się, że to może być problem, ale tak. Renala jeszcze żywa. Będzie znowu mówić do tego swojego jajka. Zostawię scenkę dla tych, którzy jej nie kojarzą. Ale tak, zaraz pewnie znowu rani na nas nakrzyczy. No ale tak, z drugiej strony, skoro już nam podziękowało, już jej nie służymy, to tak teoretycznie, chociaż dobra, nie służymy, ale nadal jej przeszkadzamy w planach, czym pomagamy. Of the last queen of Caria, Renala of the Full Moon. No dobra. No dobra, rozumiem. To teraz tylko druga sekwencja, w której ona będzie robiła jakieś dziwne promienie, które mają nas unicestwić, ale to nie będzie aż takie trudne, chyba. I dobra, księżyc. Księżyc, no dawaj, dawaj, wypluwaj księżycem w naszą stronę. Nie obawiam się go. No, obrażenia z tego księżyca są wystarczająco niskie, żeby się go nie obawiać aż tak bardzo. Okej, teraz cztery pociski, czy tam w sumie nie cztery, dużo. Ta sztuczka, okej. Nawet poczęstuje się butelką. I dziab. Dziab. Oha, smok? Super, po prostu super. Halo, starczy tego. Wygraliśmy. Wygraliśmy. Udało się. Jernyk królowej pełni księżyca i wielki run nienarodzonych. No dobra. Zobaczmy, co z tego dalej będzie. No dobra, wybaczcie, krótkie cięcie. Wołali mnie niestety. Czekajcie, że...
My jej ostatecznie nie pokonaliśmy. Czyli... Okej, porzucony klucz do skrzyni, to jest chyba to i mamy... Pierścień Ciemnego Księżyca. Czyli to jest to, co dostaliśmy od Rani. Okej. Jak już to pierścień, to pewnie nie będzie talizmanem, ale mniejsze. Bo tak mi to trochę zmieszało, czyli... To całe coś, co tam walczyliśmy później, to była iluzja. I ostatecznie zdecydowaliśmy się ją oszczędzić, czy jak? Chyba? I gdzie jest ten pierścień w ogóle? O, tu jest. Pierścień przysięgi zimnoksiężycowej księżniczki Rani. Pierścień z ołowianym księżycem w pełni. To symbol przysięgi zimna. Podobno księżycowa księżniczka Rani podarowała go małżonkowi? Podarowała go małżonkowi? Coś tu mi nie pasuje. Rani jest niebianką, co oznacza, że jej małżonkowi przysługuje tytuł władcy. Po wnętrznej stronie wygrawerowano ostrzeżenie. Kimkolwiek jesteś, nie zabieraj stąd kręgu. Niech samotność poza nocą będzie tylko moja, co? Kręgu? Chyba... źle przetłumaczony. Ale mniejsza. Mniejsza. Okej, czyli tak. Czyli tu mamy kolejny punkt, jakby to powiedzieć, tego wszystkiego, bo słyszałem, że właśnie mamy coś znaleźć, a potem mamy iść w kiepskie miejsce, ale najpierw zobaczmy, co jest z tym wszystkim. Thou, is it thy wish to be born anew? To become a sweeting? Reborn of my beloved egg? Okej, czyli... Okej. Czyli... ostatecznie nie pokonaliśmy i... co w sumie dalej z tym, bo nie rozumiem. Nie mam od niej żadnej runy poza tym czymś. Tylko jaki ma efekt? Chyba nie do końca rozumiem. Czyli za nim nie ma runy. No dobra, też nie ma to się do końca dziwić w końcu. I nie pokonaliśmy, tak jak tutaj to rozumiem. Chociaż wiecie co, podejrzewam, że może jednak to jest kwestia tego, że jesteśmy tutaj z tą Rani właśnie. W tej przysiędze czy coś, bo... Trochę takie dziwne, w końcu ona była wspomniana jako jedna z tych osób, które mają ten wielki run jakieś, więc tak. Ale mniejsza. A jest tutaj coś więcej w sumie do znalezienia, czy nie? Bo jak się tak teraz łażę, to chyba tu jest pusto. No ale dobra. Mimo tego, że jest tu pusto, udało nam się tutaj właśnie zakończyć kolejny etap. Mamy może runy na chociaż jeden level up? A no mamy. Więc tak, siła do 16, potem zręczność do 16, tak jak to wspominałem dużo wcześniej. Chcę uniezależnić siebie i swoją kosę od jakichkolwiek przedmiocików. No a teraz, kiedy już tutaj w sumie to załatwiliśmy, to... Chciałbym sprawdzić jeszcze kilka rzeczy, bo to jest coś, czego nie sprawdzam od dawna. I tak, zaczniemy od sprawdzenia najważniejszej rzeczy, czyli czy możemy w końcu przekazać może klucz temu. Który tutaj siedział. Potem chcę odwiedzić naszego znajomego w zamku w pogrobnie. A po tym wszystkim, jeśli przypomnę sobie czym innym. A jeszcze przydałoby się powiedzieć temu tam też w okrągłym stole, że pokonaliśmy kolejnego z tych w teorii z odłamkami. Fajnie by było przekazać, chociaż nie wiem, jaki jest tego sens. No ale tak, zawsze jakiś dialog dodatkowy, więc no. Okej, czyli możemy przekazać. Ej, w końcu. Trochę to smutne. Ludzie mówią, że będzie można przekazać, no ale jak nie można, to trudno się mówi. Więc tak, do kolejnego fortu, do kolejnych jakichś rzeczy. Jej, hurraj w ogóle.
sumie ten gościu będzie miał chyba dużo do powiedzenia, patrząc na to, że ma jakaś dziura grawitacyjna powstała niedaleko fortu, zamku, jak zwał, tak zwał. No ale tak, nie przejmujmy się tym jakoś wielce, po prostu chodźmy i no, zobaczmy, dokąd nas to doprowadzi. To tutaj się pozmieniało, to tutaj się nie pozmieniało, bo pogrobno. Tak dawno go nie zwiedzałem, że w sumie aż uśmiech na twarzy się pojawia, kiedy myślę o tych miejscach. O tym, jakie one były dla mnie trudne, ale w rzeczywistości proste z perspektywy czasu. O tym, jak tutaj można było wiele rzeczy zrobić i w ogóle. Okej, czyli są agresywni nadal. Nie chciałbym walczyć, ale jeśli trzeba, to trzeba. Oj, te obrażenia, pamiętam, jak to było jeszcze niebezpieczne dla mnie. O, ale tak, pamiętam te czasy. Ciekawe teraz, nie dosyć, że biją mniej, to jeszcze mam dużo więcej życia, no to w ogóle ciekawa właśnie sprawa. Bo tak, nie wiem, jak to miałoby wyglądać, dlaczego nagle też biją mniej, czy mam jakieś statystyki wyjątkowo lepsze pod względem obron? Może ten poziom też definitywnie tak po cichu zmniejsza, a właśnie obrażenia otrzymywane czy coś? Szczerze, no nie mam pojęcia po prostu, więc tak. Ale mniejsza z tym, zobaczmy, czy on ma coś do powiedzenia. For a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Lim. I must begin for a true. Zawiodłem się. Ten gościu nie ma nic do powiedzenia. Naprawdę, nic. Po takim czasie myślałem, że tu coś ostatecznie będzie, ale nie. Ale dobra, skoro tutaj nic nie ma, czy był jeszcze ktoś, z kim powinniśmy pogadać, tak jak myślę? Poza wyciem przy stole utraconej łaski. Bo ten tutaj to na pewno, ale nie kojarzę, więc co? Dobra, jest jeszcze tutaj. Wspomniałem o tym, że w sumie może ona będzie miała coś do powiedzenia. Wyposażenie czempionów, czy jest coś nowego? Korona... Królowy w kształcie półksiężyca. Okej. Coś niby jest. Tutaj, no po prostu zwykłe. Szaty nie ma żadnych specjalnych efektów, ale tak, miło, że są takie elementy. A z wizerunku, bo mamy kolejny, co można zdobyć? Kryjskie berło królewskie. Albo pełnia księżyca Renali. Dwie rzeczy, których nigdy nie użyję. I nadal, podkreślam, nadal, mimo tego, że nie będę tego używał, nie zażerę tego, nie wchłonę tych run, nie zrobię z tym nic, będę to trzymał po prostu na pamiątkę. I dobra, teraz... Journey to the capital, Lendell. The two fingers will deny you may be our best hope. The Academy of Rhaella Crenala is queen and her great rune dwells. Nie mogę mu przekazać. Myślałem, że można, ale trudno. Is that portion what I think it is? Bloody Celibus. I suppose he's up to something again. Oh, I won't interfere. You go ahead and do what you must. The round table has no code to speak of. But I ask you this. Are you really going to do the bidding of that twisted dolly botherer? Or would you rather hand that potion to me and see if we can't get one over on the bastard? Good. Okay. I'll dispose of the potion myself. You go and see Celinus, but don't give anything away. Just tell him that you tricked your mark into drinking spite knowing next to bloody nothing. He's so far up his own arse, he won't suspect a thing. His inevitable display of arrogance will certainly be a sight to behold. Tylko, że w sumie to on leżał taki trochę martwy, więc no dziwna sprawa. Ale mniejsza. Mamy dzwonki do przekazania. Właśnie dzwonek Selviusa oraz dzwonek Cornwalli 2. I co my tu mamy? Kryjska falanga, kryjski odwet, błyskaminna lodowa.
Skała? Dziwna nazwa. I Mroźna Mgła. Nie będę z tego korzystał, ale zgodnie z tradycją wykupię wszystkie zaklęcia. Więc jeśli trzeba, nawet użyjemy paru dziesiątek. Nie szkoda mi tych run ani niczego. Chwilę to znowu. Nie, dobrze, tylko tak mi się nagromadziło śmieci, że już jest tego mało. Okej, tak za 4. Wiem, że to będzie dużo. 20 tysięcy to sporo, no ale tak. Nie mamy już innych dzwonków, dobra. Tak, tak, hura. Wykupiliśmy wszystko. I jeszcze może zobaczę, zajdę sobie te konwalie. O, w ogóle patrzę, mam już od 1 do 6 wszystkie dostępne. Fajna sprawa, że udało się właśnie tak to zrobić. Ale co ciekawe, tylko upiorne, co jest zaskakujące, bo w sumie to znaczy, że te zwykłe są wykluczone na razie. No ale dobra. Czy tutaj się coś zmieniło? Chyba nie. Więc tak. Widzimy się za chwilę, a ja póki co, jak jeszcze sobie o tym przypomniałem, to właśnie poulepszam wszystkie specjalne duchy do plus 6. No dobra. Zrobiłem ile mogłem. Niestety, jak widzicie, zabrakło mi runów do tych, do użycia. Polepszenie reszty, czyli tej dwójki, ale nie ma co panikować, co się smucić w ogóle. Ważne, że się udało, a póki co... Chciałem w sumie nie tyle co póki co w tym momencie idziemy do jeziora Zgnilizny. Lokacji, którą niedawno odkryłem. Która wygląda okropnie, która... Jak na mnie, jak dla mnie jest okropna. Ale tak... Jeśli mam ukończyć wątek rani, jakikolwiek on by był, nie był, dowiedziałem się, że muszę tutaj połazić, więc tak, będzie to długa i powolna przeprawa. Jeszcze nie podoba mi się te całe hałasy, które tutaj są. A nie, okej, okay, to przejście chyba otworzyłem dalsze. Nawet nie zwróciłem uwagi, czy tutaj to było wcześniej, czy nie. Ale jeśli otworzyłem to przejście, to... to super. Może nie jest aż tak źle. Oczywiście on, tak, bo jakby inaczej. Jakiś taki zgniły bazyliszek. Czy jakkolwiek się nazywa to. Jakiś eoński motyl, bo w sumie AE to często się często... czyta się ciągle jako E właśnie, po prostu. O! Jeden silny cios potrafi ich wytrącić z równowagi. Nie, 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 gwiezdny kluczu, nie. Nie rób mi tego, proszę cię. Okej. Okay. Jeszcze się nie zgniłem. Dobrze. Teraz tak, czekać na to, czy... O, mam mało tych piguł. Z drugiej strony nie chcę mi się też czekać tak długo. Ale okej. Okay. Widzę tam jakąś bramę, cokolwiek, więc... Więc tak, ja tam pójdę. Cokolwiek miałoby się dziać. Nawet jeśli to jest błędne miejsce, a... Dostaliśmy zgniliznę. Nawet nie będę czekał. Od razu użyję pastylkę i... Tak, te hałasy to dosłownie jest... otwarcie przejścia. Chyba. Fajnie, że jest otwarte, tylko ni cholery mi to nie pomaga. Ojej, smutne, smutne to. Ale dobra, biegnij gwiezdny kluczu, biegnij, biegnij, biegnij i nie daj się zatruć. Czem? Nie daj się zgnić, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Ale tak, do następnego punktu jakiegoś tam jest daleko. Dobra, raz się żyję, będę zgnicy, potracę trochę tego wszystkiego, ale... Ale tak, chyba to jest lepsza opcja niż co chwilę. I to dosłownie co chwilę, żreć kolejną pastylkę po to, żeby znowu potem zginąć. Nic więcej. Liczyłem chociaż na to, że nie będziecie tutaj pchać ten, pluć tą śmiercią. Proszku, że tak to dziwnie nazwę. Ale nie, wy jak zwykle niezmienni jesteście. Gin. Okej, okay, szybki łyk tego. I tak, pastylki już się kończą, mikstury też, ale na szczęście mamy piękną żywotność bestii, która powoli odrobi straty.
I tak. Całe to miejsce wydaje się strasznie takie puste. To znaczy, że pewnie tu jest mnóstwo znajdziek. Ale nie chcę ryzykować, więc będę póki co oscylował, czy on w sumie pojawił się dużo w pobliżu tego czegoś. Kolejne podwyższenie, no super. No dobrze, widzimy się ponownie i wybaczcie za cięcie ponownie, bo tak, tym razem dosyć ważna sprawa wynikła. Powiem wam szczerze, nie pamiętam, o czym mówiłem, co się działo. Prawie 2 godziny to zajęło. Tak, z zegarkiem w ręku, więc tak. Jeśli było cokolwiek ważnego, coś, co miałem poruszyć i zrobić, to przepraszam, ale to naprawdę nie pamiętam co i jak. Póki co, w sumie, czy mam coś jeszcze tutaj do zrobienia? Nie. Na pewno pamiętam, że mieliśmy tutaj szukać chyba przejścia gdzieś związanego z wątkiem Rani, ale gdzie, co, jak, nie wiem. I no, chyba najlepiej będzie, jeśli się po prostu przeteleportujemy tutaj z powrotem i dokładnie przeszukałem to wszystko. Tam było jakieś przejście, owszem, ale nawet jeśli to prowadzi dobrze, to osobiście wolałbym zwiedzić od razu już tę lokację, że tak to dziwnie powiem. Ogólnie właśnie lokację dokładniej, jeśli mamy po prostu ginąć od tej zgnilizny czy innych jakichś dziadostw, to wolę już to raz, a porządnie zrobić, niż wiecie, 20 lat tutaj przełazić, szukać ponownie i ponur kamień ósemka. Miło. Szkoda tylko, że nie mamy niczego, co by potrzebowało takiej ósemki. I tak. Po prostu idziemy, zwiedzamy, szukamy odpowiedzi. No po co użyłem 2 butelek, nie wiem. A właśnie, czy żywotność bestii jest w stanie skontrolować zgniliznę? Nie. Za wolno. Za wolno. Czyli wniosek jest następujący. No jeśli chcemy ją skontrolować, potrzebujemy czegoś więcej, mocniejszego i w ogóle. Ale póki co nie chcę jej kontrolować. Pożyjemy sobie z nią. I tak nie mam nic do stracenia. W sumie. Nie, to jest kłamstwo. Mam runę Godricka aktywną, którą nie chciałbym deaktywować. W sumie. Oczywiście jeśli się deaktywuje, to trudno się mówi i tyle, no ale tak. Jeśli udałoby się ją zachować, to byłoby super. A tutaj co mamy? Kamień 7. Oczywiście. Oczywiście, nie mogło być odcinka bez kamienia 7. Teraz. Po prostu nie mogło. Gra musi mnie teraz... Po prostu musi mnie... Ogólnie, nawet nie tyle co teraz, co właśnie ogólnie, tak będzie najlepiej to określić. Torturować kamieniami 7, żeby po prostu mi uświadomić, że moje słowa wcześniejsze to było bluźnierstwo, nie powinienem w ogóle mówić tego przeciwko grze, ani nic. Tylko cierpliwie poczekać, aż mi się pojawi kamień numer 7. Ale nie. Ja musiałem powiedzieć swoją teorię na głos, a teraz gra to usłyszała i chce mnie za to ukarać. Dobra. Dopiero teraz sobie uświadomiłem, że właśnie byłem już bliski śmierci przez tą głupią zgniliznę. No cóż, straciliśmy runę. To i tak niczego nie zmienia. A jedyne co, to po prostu powoduje, że będę mniej się już teraz obawiał tego wszystkiego. Bo w sumie po co mam unikać jakoś walki czy czegokolwiek, skoro tak naprawdę nie mam nic do stracenia. A taka prawda, w tym momencie, kiedy straciłem już ostatnie, nie ostatnie, tylko tą runę, to po prostu nie to. To właśnie, bo trochę się plączę, teraz zgubię w tym, co chcę przekazać. A no tak, to teraz już nie mam nic tak naprawdę, co jest na tyle limitowane, cenne i w ogóle, żebym nie chciał ginąć. Więc tak. Jeśli będzie kolejna śmierć, to w sumie dużo co nie zmieni dla mnie. Bo run i tak nie mam ani niczego takiego innego cenniejszego. A no. A aktywacja wielkiej runy tak już spadła, więc po prostu skupmy się teraz na przeżyciu. I wiem, że mógłbym żreć pastylkę, ale kończą się. A chyba nie mam przepisu, więc wolę bezpiecznie tutaj połazić, w sumie połazić w ten sposób. Później tak jeszcze wrócimy do
miejsca łaski, zanim zrobimy tutaj coś ostatecznie. A co jest? Dobra, albo niedobra. Zależy jak na to patrzeć. Ale tak, skoro się pojawiły tutaj takie platformy przy tym czymś, to jestem już prawie pewien, że to będzie żywe. Do końca liczyłem, że to będzie tylko jakieś takie po prostu truchło, ale nie. Skoro tam dostaliśmy platformy nagle, to musi być żywe niestety. Okej, wkurzyłem dużo tych bestii. Czy ma to jakiś większy sens? Nie. Więc tak. Żywotność bestii. Więcej leczenia. Zaraz zginę, niestety. Więc poratuję się jeszcze czymś takim. Później wiecie, chcę sprawdzić, co tam jest za przedmiot, zanim padnę tak raz na zawsze. Kamień ósemka, dobra. I jeszcze jakieś rzeczy tu były, widziałem to. Ale niestety tym razem tego nie zobaczymy. Jedyne, co ewentualnie mogę zrobić, to teraz na spokojnie zobaczyć, czy mam może przepis na pastylki antyzgnięciowe. Niestety nie, tak jak podejrzewałem. Więc czy mam może coś innego, co mnie chroni przed tym? Nie. Tutaj krzepy, niewrażliwość i skupienie. W sumie nakrapiany naszyjnik. Okej, niewrażliwość, krzepa, skupienie. Muszę zobaczyć w takim razie, co za co odpowiada. Niestety nie za bardzo wiem. Okej. Niewrażliwość, trucizna i zgniliznę. Okej. Krzepa. Skupienie, czym. Gdyby tak zrezygnować z tego i zarzucić to. Chyba nie wyrzuci mi to za żadnych zaklęć. Inny efekt niestety mi trochę osłabi, ale. Tak i. Siadamy, żeby tylko odpocząć na spokojnie. Nie wiem, czy to zwiększyło znacząco, czy w ogóle nie zwiększyło, ale niech i tak zostanie. Idziemy. Idziemy, bo jest jeszcze właśnie kilka rzeczy, które chciałbym sprawdzić. Przede wszystkim właśnie taki pojedynczy tutaj przeciwnik łazi, to chciałbym go pobić. Tylko żywotność bestii jeszcze zarzucę, żeby nie otrzymywać tutaj więcej niepotrzebnych obrażeń, czy no w sumie, żeby móc trochę dłużej pożyć. Okej. Nie jest jakoś szczególnie mocny, co jest zaskakujące. Nie, ale musi mieć coś takiego wyjątkowego w sobie. Amulet uodpalniającego rogu. Plus jeden. Okej. Czyli coś to faktycznie było. Może to coś dobrego, może nie. Zaraz się przekonamy. Ale zanim to jednak chcę się pozbyć bazyliczków, które mogą mnie tutaj dobić. I jak już ich pozbędziemy, przy okazji może najlepiej też nie umierając, przekonamy się, co dalej. Dobra. I amulet uodparniającego rogu. Wiem, że ginę powoli, ale czym on jest? Niewrażliwość. Niewrażliwość. Tak. I to mocno. Mocno zwiększa. Super. Aj, może teraz przeżyjemy dzięki temu. Popasek z gnilizny i trucizny mamy bardzo wysoki. 480. No jak na mój gust, to jest wystarczająco wysokie, żeby może móc tutaj trochę swobodniej się poruszać. Ale tak, tamtą stronę chyba już trochę sprawdziliśmy, więc można spokojnie biec. Nie wiem, czemu wydaje mi się, że w sumie im więcej tego mam, to znaczy, nieważne jak dużo tego mam, i tak zabieram to tyle samo.
tyle samo mi w sumie ładuje paska. Jak tam przez chwilę jestem na trasie tutaj, bo ostatnio też mi chyba pełnego nie zrobiło, tylko właśnie około połówki. Jeśli tak, to to jest głupie. Ale jeśli nie, to w sumie fajnie. Bo to oznacza, że teraz będziemy mieli trochę więcej spokoju. O ile nie będę robił głupich ruchów. A niestety głupie ruchy robię bardzo często. Przepraszam bardzo, co jest? Czemu dostałem nagle zgnilizny? Dani tutaj ładuje zgniliznę. Super, pies mi zaczął szczekać. Dajcie chwilę, że go uspokoję. No dobra, wybaczcie za to, ale naprawdę psa to kontrolować nie potrafię. I tak. Tutaj widzę też jakąś znajdźkę, wiem, że to wywoła zgniliznę, ale teraz nawet nie będę się z nią walczył. Chcę po prostu zobaczyć, co my tu mamy. Bełt czarnego klucza i czy coś więcej tu jeszcze będzie? No wiecie, mam nadzieję, że tak, ale jeśli nie, to też nie będę załamany. Kamień 7. Super po prostu. No ale dobra. No ale dobra. Skoro mamy już taką sytuację, to... Ja może zrobię tak. Póki co... Wrócę znowu do tamtego bezpiecznego miejsca. I tak, po odnowieniu sobie życia, butelek, wszystkiego, spróbujemy zapolować na tego tam dużego gościa. Po czym może spróbuję w końcu pójść tam, bo tam jeszcze mnie nie było. Ale to za chwilę, najpierw muszę dojść do tamtego olbrzyma, a tego wam już oszczędzę. No dobra, oto jestem i patrzcie, tam jest właśnie to przejście. Jest kolejny przycisk, a tu mamy dojście do potencjalnie naszej śmierci bądź walki, którą może uda się wygrać. Jak mówiłem jednak, ja najpierw chcę tę walkę odbyć, więc tak. Ja wiem, trochę co zajmie, zanim będę mógł bezpiecznie z nim powalczyć. Mhm, a jednak nie. Dobra, to zaczynamy walkę. W sposób standardowy. Wzywając łzę na wsparcie. Kolejny żołnierz Drakonidów, który mnie zabił nawet zanim zdążyłem się ruszyć. Super. Ale dobra. Podejście nabywam gdzieś za chwilę. Posąg Mariki. Posąg Mariki. Posąg. Naprawdę. Tu? Jest posąg? Powiem szczerze, nigdzie go nie widziałem, ale jeśli jest, to dzięki gro. Łatwiej będzie się dostać do tego dziada i zginąć po raz kolejny. Więc aktywujemy łzę. 15 tysięcy runów potrzebuję. Ano, potrzebuję. Jednak nie jest to suma może wielka, ale nadal byłoby jej szkoda, gdybym ją stracił, więc tak, tak, tak. Dobra. Dobra, chodź łza. Zanim się zatrujesz. I idź. Nie jest najlepszy ten nic. Ale widać, że łza też się nauczyła ode mnie już, jak się walczy z tym czymś. I co ciekawe, chyba jest odporna na zgniliznę, ta łza. Tak to by wykazywało wszystko. W sumie byłoby fajnie, gdyby w rzeczywistości była odporna. Okej, okay, mamy okazję przy nodze, to teraz skosy. Nigdy więcej. Zdecydowanie, nigdy więcej. Lepiej itować błyskawicami. A, właśnie. Może jeszcze warto byłoby sprawdzić, jak na niego zadziała ta błyskawica. Nie, lepiej nie. Lepiej nie. Tak, oczywiście. Oczywiście. Chociaż nie, teraz jest okazja dobra. Nie najgorzej. Okej, będzie uderzenie, będzie uderzenie. A nie, nie ma. Ucieka zamiast tego. Ciekawe, łza nadal żywa.
Więc nie jest może aż tak źle, jakby w sobie mogło być. Okej. I pokonaliśmy go za drugim razem. Z pomocą łzy. Ale nadal jestem z siebie dumny. I 58 tysięcy, dobrze, oraz ostrze ze smoczych łusek. Aż sobie zobaczę. Bo wyglądało interesująco i 12-20. Okej. Katana po prostu. A jak działa to? W sumie nie sprawdzimy, dopóki nie mam statystyk. Ale tak, może opisy. Broń wykonana ze zaostrzonej żwirowej łuski. Uważana jest za źródło nieśmiertelności starożytnego smoka. Łuskę przekuto w przejrzyste ostrze. Niestety żołnierze drakonidów nigdy nie osiągnęli nieśmiertelności i wignęli jako marne imitacje swych zrodzonych z nieba pobratymców. Unikalna umiejętność, miecz lodowej błyskawicy. Przyzwij lodową błyskawicę, która wejdzie w ostrze i wyślij ją na wroga, kiedy efekt lodowej błyskawicy utrzymuje się przez chwilę. Czyli bez kiedy, ale okej. Zapowiada się co najmniej ciekawie. Szkoda tylko, że nie mam statystyk i tak. Teraz tylko pozostało zebrać wszystkie te znajdźki. Co niestety trochę zajmie. Mam być szczery, bo nie mam pastylek niwelujących, więc tak. Ale no, zobaczymy, co my tu mamy. I za chwilę po prostu pójdziemy tam. Zająć się ostatnim elementem, który mamy przed wejściem do tego budynku. I co tu jest? Elektroodporna suszona wątroba. Milutko tylko elektroodpornych rzeczy na razie nie potrzebuję. Więc trochę przestrzelone, zmarnowane. Wiecie co, ja może poczekam tu, aż efekt zejdzie, bo tak szkoda marnować czas odcinkowy. No dobra, jak widzicie, efekt mamy już dużo mniej, jestem na innej platformie. Szybko to weźmiemy i możemy uciekać, jest to. Także bezużyteczny złoty rund 7. Dobra, w takim wypadku nie pozostało chyba już nic innego jak powrócić, chociaż jeśli mam być szczerym, nadal mnie zastanawia to miejsce. Bo chyba w środku niczego nie znalazłem. A raczej bez powodu takiego budynku by tutaj nie dali. Więc tak, jeśli pozwolicie, to jeszcze tam sobie na spokojnie podejdę, a potem spotkamy się już tam z powrotem. Dobra, wiecie co? Dostałem z niego glizny już kilkukrotnie idąc tutaj, więc odpuszczam sobie. Będziemy w takim stanie, w jakim jesteśmy, zobaczmy, dokąd to wszystko prowadzi. A to jednak naklikłem? O, proszę. Okej, czyli ten nienakliknięty jest tam daleko. No dobra. Jeśli tak trzeba, to tak coś zrobimy. Nie wiem, czy i tak cokolwiek z tego wyciągniemy, cokolwiek zrobimy, patrząc na to, jak dużo życia tracę. Okej, teraz już wiem, że nic z tego nie będzie. Cokolwiek tutaj jest, to ja zginę pewnie, zanim będę mógł w ogóle to sprawdzić. Butelki mi się też kończą. Jedno, co mogę robić, to żywotność bestii. Żeby opóźnić i... Mam tu wroga po prostu. Naprawdę. Takiego typowego wroga. Nic więcej. Nie, no niestety zginę, wiecie. Czyli tak jest teraz 100% pewne przez tą zgniliznę. A nie mam już zatrutego mięsa, które by trochę opóźniło, więc tak. Mogę jedynie co to spróbować to przetrzymać leczeniami, ale niestety za mało leczeń jest na jedną, no, aktywację, żeby, znaczy na jedną butelkę, żebym to przytrzymał. Więc tak, prawdopodobnie padniemy tutaj, czy tego chce, czy nie. A ja, głupi, znowu nie sprawdziłem, czy jestem w stanie się leczyć z tego czegoś przy użyciu moich tych zaklęć, które mam tam, powiedzmy, przygotowane, ale niekoniecznie jeszcze wzięte ze sobą. I mam jeszcze jakąś butelkę. Oj, niestety nie. Wiecie, już prawie myślałem. Myślałem, że może naprawdę się to uda. No ale minimalnie zabrakło. Chyba, że
zginiemy. Zginiemy od zgnilizny. No niestety. A, i zapomniałem się przekazać. Ulepszą sobie znowu siłę i zręczność. Za runy, które zdobyłem wcześniej, więc... Teraz to bliżej jesteśmy już zdobycia upragnionych statystyk. Ale okej. Skoro tak się stało, to widzimy się za chwilę, jak tam wrócę. Może, miejmy nadzieję, bez zgnilizny. No dobra, jesteśmy już pewnie na miejscu, ale niestety z tego co widzę, to nadal jest u góry. Więc tak, cokolwiek tam jest, niestety jest niedostępne. A co gorsze, i tak będziemy musieli dostać zgnilizny, żeby pójść dalej, bo jak widać, nie ma tu żadnych przystanków bezpiecznych. Na całe nieszczęście, przynajmniej możemy odzyskać runy. Nie mówię nieszczęście, bo tam po tych runach, jak tam jest ich dosłownie garstka, jak widać. A to, co mnie bardziej interesowało, czyli tamto miejsce, jest niestety już odcięte. No ale hej, przynajmniej będziemy mieli dostęp już do tego czegoś, co tutaj jest, ale... To wszystko, łącznie z tymi miejscami i tak dalej, chyba będziemy musieli sprawdzić już... Ale w innym odcinku, jak tak patrzę na to, ile czasu mi to zajęło. To wszystko, wiecie. I tak, zdecydowanie. W następnym odcinku. Już zaraz będzie 50 minuta i tak dużo powycinałem wstępnie tak patrząc, więc dotykam miejsca łaski. Ale jak wrócić tam, gdzie co jest, jak gdzie jest, to już sprawdzimy naprawdę w dostępnym. No i miejmy nadzieję, że rzeczywiście idę w dobrym kierunku i to co zasłyszałem o wątku, który chcę tu teraz kontynuować, jest prawdziwe. Ale póki co, jak mówiłem, to tyle, więc dziękuję bardzo, mam nadzieję, że wam się ten lamisty i trochę nieudolny odcinek i tak podobał. No i tak, do następnego, trzymajcie się. Hej, hej.